Dzień dobry, witam w kolejnym filmie z cyklu Tani Czwartek. Dzisiaj z nieco chłodnych Beskidów. Spójrzcie, cóż za urokliwy rower tutaj ze mną jest. Engue X26, flagowy model tego producenta. Dobra, nie będziemy się rozdrabniać, no tam jakieś tryby eko czy normal. Od razu sobie wrzucimy sport. Jestem na skrzyżowaniu prowadzącym na Stecówkę i na Pietraszonkę. Jak ktoś zna te okolice Istebnej, to wie, że z tego miejsca jest taki krótki, ale miejscami dosyć stromy podjazd na Stecówkę. Potem będzie zjazd krótki do Czarnej Wisełki. Od tego zjazdu aż do schroniska przysłop cały czas. Taki, że tak powiem, równomierny podjazd. Także odpalam sobie tryb sport, od razu sobie wrzucę piąty bieg, najmocniejsze wspomaganie i zobaczymy, czy w ogóle będę musiał tutaj cokolwiek robić, żeby ten rower to podjechał. Piąteczka jest. Może spróbujemy z manetki najpierw. Lecimy. ...25, 26, 27 na godzinę. 1300 W daje silnik. Tutaj jest taki najbardziej stromy fragment tego podjazdu. 1300 W, 20 na godzinę. Ja też mam pewne podejrzenia, że ten licznik troszkę zawyża prędkość. Bo jak porównywałem to z zegarkiem i z innym licznikiem, to tak kilometr na godzinę dodawał. Radzi sobie. A teraz zrobimy inny eksperyment. Zatrzymamy się tutaj w środku podjazdu i zobaczymy, czy z samej manetki teraz się uda ruszyć. 600-700 watów, 800. Auto jedzie, puścimy auto. Żebyście mieli jakieś pojęcie o nachyleniu. Nie wiem, na oko oceniam, że to może być w okolicach 10% może. Tryb sport, piąty bieg, manetka. 800 watów daje. 900 watów. Dobra, zaczniemy lekko pedałować na najbliższym przełożeniu. Daje 1100 watów. Podjeżdżamy jakoś. Dobra, jak mu dokładam trochę z pedałów, no to śmiga pod tą górę 26 na godzinę. Proszę, taka góra tutaj. Na normalnym rowerze w tym miejscu to mam tętno gdzieś 160-170, a teraz mam spoczynkowe. No bez problemu sobie poradził z tym podjazdem pierwszym tutaj. Dobra, jedziemy dalej, teraz przetestujemy hamulce hydrauliczne, bo tutaj w tym modelu, w przeciwieństwie do tych wcześniejszych modeli, które Wam pokazywałem, mamy hamulce hydrauliczne. Na godzinę wystarczy. No, hamulce hamują, tak? Nie ma szału, ale hamują. Geometria tego roweru nie zachęca do zjazdów. Niestety ze strony Engue nie dowiemy się, jaką geometrię ma ten rower. Przynajmniej ja tak na szybko, sprawdzając się do takiej informacji, nie dokopałem. Ale z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że jest dosyć stromo. Raczej bym to widział w takich wartościach zbliżonych do rowerów XC sprzed 5 lat. No ale 30 na godzinę pod górę wzdłuż Czarnej Wisełki można sobie jechać.
krzywe te tarcze hamulcowe dzwonią dosyć głośno. Tak, i mamy koniec asfaltu. Słyszycie to stukanie? A teraz słyszycie to stukanie? To stukanie to jest niewytłumiona bateria. Ta druga bateria schowana w ramie ma tam pewien luz. Specjalnie jej nie wytłumiałem do tego filmu, żebyście to usłyszeli. No ale tam by trzeba było podłożyć jakiś kawałek jakiejś pianki, nie wiem, dętki, bo ona się po prostu tam lekko telepie. No i właśnie, nie zatrzymamy tej elektrycznej rewolucji, bo wjechałem sobie pod schronisko, wjechałem sobie na szutry, którymi można objechać Baranią Górę dookoła. Nawet się nie spociłem, nawet mi tętno nie skoczyło. Ja w najbliższym czasie nie planuję zmiany roweru na elektryka. Ale doskonale rozumiem to, dlaczego. Dlaczego wszystkie prognozy mówią o tym, że w ciągu 5-10 lat 80% sprzedawanych rowerów to będą rowery elektryczne. A ten model jest chyba taki najsensowniejszy z tych, na których do tej pory jeździłem, które widzieliście na kanale. Jest najbardziej rowerowy z tych wszystkich modeli. Wszystko wskazuje na to, że oferuje naprawdę duży zasięg. Na tej baterii w ramie przejechaliśmy 50 km, zapiliśmy do tego roweru przyczepkę rowerową, wsadziliśmy mojego syna. No więc to było pewnie jakieś dodatkowe 40 kg ładunku. Trasa była płaska, ale 50 km przejechał ten rower ze wspomaganiem cały czas, tylko na tej mniejszej baterii. No więc myślę, że w takim trybie ze wspomaganiem tutaj faktycznie zasięg będzie na pewno ponad 100 km. Tego podjazdu miałem 10 km, no ale to jest takie 10 km naprawdę w górę. Zjechało mi tutaj 30% z tej głównej baterii. A więc wiadomo, że będzie trzeba szacować ten dystans w zależności od tego, w jakim terenie będziemy jechać. Ale też sporo tego podjazdu zrobiłem z manetki, nie? No jedzie, jakąś to jedzie. To jest oczywiście kolejny film, który powstaje we współpracy z dystrybutorem Engue. No i co my tutaj mamy? No to jest naprawdę potężna maszyna. Oponki 26 cali, średnica i 4 cale szerokości. Więc tu już mamy, że tak powiem, dorosłe opony. Napęd ten sam co w poprzednich modelach Shimano Tourney. No i to nie jest rower full suspension, to znaczy to jest rower full suspension, ale takie normalne fule, które mają podwójne zawieszenie z przodu i z tyłu się mogą schować. Ten rower ma potrójne zawieszenie. Tutaj mamy amortyzator z przodu, amortyzator na środku i amortyzator z tyłu. Dlaczego? Nie wiem, ale tak jest. Tak jak w poprzednich modelach mamy tutaj udogodnienia służące komunikacji na co dzień, czyli mamy światło stopu, które działa za każdym razem jak naciśniemy hamulec, jak jest rower włączony. Hamuje i światło się świeci. Światło stopu mamy podwójne, bo tutaj pod sztycą też jest lampka. Światło z przodu oczywiście możemy sobie włączyć tutaj na kontrolerze. Także mamy lampkę z przodu wtedy. Hamulce hydrauliczne. Tu już mamy pewien upgrade w stosunku do tamtych modeli. Tam mieliśmy proste modele mechaniczne. Tu już mamy hamulec hydrauliczny. Tu jest taka prosta rzecz, która jest w tych tanich elektrykach. Kiedyś, jak kupiłem dawno temu rower trekkingowy, mój pierwszy, to on miał właśnie taką stalową osłonę przerzutki. I tak się zastanawiam, dlaczego ludzie tego nie montują w rowerach wyprawowych? Dlaczego to gdzieś tam uciekło z graveli i z innych rowerów wyprawowych? Że ta przerzutka w tym miejscu jest tym najbardziej wrażliwym elementem naszego roweru, wrażliwym na uszkodzenie. I dlaczego by w ramie nie zostawić opcji na montaż takiej prostej osłony? Ja wiem, że to nie jest seksowne i nie pasuje do gravelowej stylówy, ale na wyprawy bardzo chętnie bym coś takiego do swojego roweru zakładał. Tak, więc wracając do tego, co tutaj mamy. Mamy hamulce hydrauliczne, więc to jest miły upgrade. Tutaj mamy takie siedzisko jeszcze. Czy to siedzisko ma jakieś praktyczne zastosowanie? No nie wiem. Ja go nie przykręcałem, żeby Wam pokazać, jak ono jest zamontowane. Ono jest nieprzykręcone, tylko je wsadziłem, bo tutaj mamy taką platformę. I dla mnie chyba większym sensem byłoby nie montowanie tego, tylko zostawienie tej platformy
w roli bagażnika, żeby tu przytroczyć jakąś torbę, to wtedy ten rower nawet widziałbym w jakimś takim bikepackingowym scenariuszu. No bo tutaj jakiś duży plecak można byłoby pewnie przytroczyć. To tutaj się tak dosyć łatwo wsadza, ale jak ktoś chce, no to tą kanapkę można tu wsadzić i ją od spodu zabezpieczyć śrubką, żeby się nie dało zdjąć. No i tak, co tutaj jest największą zaletą tego roweru? Chyba zasięg będzie, bo tutaj mamy dwie baterie. Jedna bateria jest schowana tutaj w ramię, nie będę teraz tego otwierał, ale tu jest jedna bateria, a tutaj główna bateria jest w sztyce. Także ta sztyca to jest akumulator. No i tutaj mamy moc szczytową 1200 W. Dystans deklarowany ponad 100 km, grubo ponad 100 km w trybie wspomaganym, to znaczy wtedy, kiedy i pedałujemy, i silnik nas wspomaga. No także już jakieś większe wycieczki można byłoby na tym zrobić. Rower oczywiście nadal jest bardzo ciężki, to waży 40 kg. Bez wątpienia nie jest to rower dla kogoś, kto nie chce zwracać na siebie uwagi, bo mamy za sobą, mówię w kontekście rodzinnym, mamy za sobą kilka wycieczek z tym rowerem i naprawdę mało kto się nie ogląda na ten rower, więc jeśli komuś zależy na tym, żeby jechać w spokoju i nie wzbudzać zainteresowania, to na pewno nie jest dobry wybór. Ta główna bateria ma 19,6 Ah, ta druga mniejsza ma 10 Ah. Prędkość maksymalna to jest 50 km na godzinę. No ten silnik pokazał, że radzi sobie z tymi beskidzkimi przewyższeniami tutaj, z beskidzkimi stromiznami. Tutaj mamy takie koła. Ja nie wiem, co w ogóle wpływa na wagę tego roweru, bo nie rozbierałem tego, żeby oczywiście poważyć sobie komponenty. No koła tutaj mamy w nieco innej technologii. Raczej jest to jednoczęściowa obręcz. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Producent stwierdzi, że zapewnia to wyjątkową wytrzymałość. Rower jest bardzo duży. Ja mam 1,85 m. Jak ja wsiadam na ten rower, no to mam wrażenie takie, że to jest przekrok na styk. To znaczy osoba niższa mogła tu by mieć problem, chyba żeby swobodnie stać nad tą ramą. Więc to by trzeba było brać pod uwagę przy zakupie tego roweru. No a jak jesteśmy przy zakupie tego roweru, no to w momencie publikacji tego filmu jest oferta specjalna. 150 euro rabatu. Można skorzystać z promocji na ten model. No i też można wziąć udział w losowaniu nagród. Do wygrania są m.in. takie rowery i inne upominki od Engłę. Na pewno mnie pozytywnie zaskoczył na tych podjazdach beskidzkich tutaj, bo myślałem, że charakterystyka pracy tego silnika sobie z tym nie poradzi. No bo tutaj dalej nie mamy takiego inteligentnego wspomagania. Ustawiamy sobie jakiś tam tryb wspomagania, któryś z biegów, ale te biegi się sprowadzają do tego, że silnik nas wspomaga tylko do danej prędkości. Osiągniemy dany próg prędkości i silnik odcina wspomaganie, a do momentu, kiedy nie osiągniemy tego progu prędkości, on daje pełną moc, tyle ile mu zostało, tyle daje tylko, żeby dojechać do tej prędkości. Więc to nie jest tak, że jak sobie leciutko chcemy popedałować, to on nas będzie bardzo delikatnie wspomagał. On nam da pełną moc do momentu, w którym nie uzyskamy danej prędkości, z którą chcemy jechać. Tak, no pozycja na tym rowerze jest bardzo wygodna. Troszkę trudniej tu przyjąć taką sportową pozycję. Ale to chcę wyraźnie podkreślić. To na pewno nie jest rower do ekstremalnej jazdy w trudnym terenie. Ale na takich drogach, na takich ścieżkach jest bardzo wygodny. Ta amortyzacja i te czterocalowe opony, no tutaj takie drobne nierówności bardzo fajnie wybierają. Tak, te hamulce hydrauliczne nie są najgorsze, biorąc pod uwagę masę tego roweru. Sobie próbę zatrzymania z 50 na godzinę. O, z 10 metrów nam zajęło wyhamowanie z 50 na godzinę na asfalcie. To co, spróbujmy trochę konkretnego terenu, co? Jak on sobie poradzi? Cały się ubrudzę, to spodnie do kościoła są. Jakąś wodę rozlali w tym lesie. To
Tryb wspomagania 5. Cały już jestem z błota. Po co mi to było? Trzeba było asfaltem jechać. Jak ja mu teraz dam wspomaganie, ustawię 5. tryb wspomagania, to on będzie robił wszystko, żeby mnie rozpędzić do 25 na godzinę w tym terenie. Ale jak już sobie ustawię trójeczkę, no to ma to wtedy trochę więcej sensu. I tu wrażenia z jazdy bardzo zaburza ta telepiąca się bateria. No nie jest to trudne do wytłumienia, no ale to jest jakaś tam niedoróbka, bo moim zdaniem w tej ramie powinno być tam jakieś wyścielenie. Powinno to być tak spasowane, żeby ta bateria się tak nie telepała. Ja powinienem jechać w prawo, ale co, podjedziemy sobie na punkt widokowy, nie? O proszę, ale pani ma borówek. Niezłe zbiory. O kurde, ale słodkie. Strasznie się ta bateria telepie. Z tego ten rower by pracował naprawdę całkiem cicho. Jak można walczyć z rowerami elektrycznymi i oburzać się na to, że ludzie chcą jeździć na elektrykach, jak bez żadnego wysiłku się wjeżdża w takie miejsce. Miejsca, które na rowerze analogowym dla takich osób były niedostępne, po prostu niedostępne. Kurczę, trochę jestem zaskoczony, bo wam tak asekuracyjnie mówiłem, że ten rower do jazdy w terenie to się tak za bardzo nie nadaje, ale tutaj na tej ścieżce, no, poza tym telepaniem baterii, radzi sobie całkiem nieźle. Znaczy ja to mówię przede wszystkim w kontekście zjazdów, tak? On sobie tutaj przez te szerokie opony, przez to zawieszenie na tych podjazdach sobie naprawdę fajnie radzi. Ja bym się tym bał zjeżdżać z taką prędkością i z taką pewnością, z jaką zjeżdżam normalnym rowerem górskim. Tym bym się po prostu nie odważył. Ten rower jest bardzo ciężki i z jednej strony to pomaga, ale z drugiej strony próba manewrowania nim lewo-prawo, gdzieś tam przerzucenia go pod nogami przy jakiejś trudności terenowej, no to nie jest tak szybkie jak w lekkim rowerze. Więc tutaj na podjazdach tak, jestem pozytywnie zaskoczony, ale nadal miałbym dużo opory, żeby polecić ten rower do takiej prawdziwie terenowej jazdy. Na takie łagodne, umiarkowane szlaki jak ten, w sumie czemu nie. Myślę, że po wytłumieniu tej baterii jazda tym rowerem będzie dużo, dużo przyjemniejsza. No zobaczmy, taki bardziej techniczny zjazd troszkę. Łańcuch trzymany tym turniejem lata jak chce. No i ta bateria, sprawdźmy. Opony troszkę jak piłeczki ping-pongowe na tych kamieniach. No więc zostaje przy mojej opinii. Naleśne ścieżki bardzo fajnie, ale tutaj to już nie jest domena tego roweru. No, ten zjazd to był najbardziej męczący fragment tej wycieczki. Trzeba powiedzieć, że może tutaj winę ponosi ciśnienie w oponach. Ja nie jestem specjalistą od fatbike'ów, ale wiem, że w fatbike'u w tak szerokiej oponie trzeba naprawdę dobrze dobrać ciśnienie, żeby właśnie nie było takiego efektu skakania jak na piłeczce ping-pongowej.
bo na tych kamieniach trochę taki efekt miałem właśnie. Tym oto widokiem, ubrudzonymi spodniami, żegnam Was z Beskidu Śląskiego. Myślałem, że dużo gorzej ten rower sobie poradzi w takim terenie. To nie jest rower na taki teren, ale poradził sobie lepiej niż się spodziewałem. Także pamiętajcie, z okazji 9 urodzin Engłę macie rabaty, macie możliwość wygrania takiego roweru i 8 innych. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie Engłę. Także dzięki za oglądanie jeszcze raz. Jadę. Prać spodnie.